Bartłomiej Gadkowicz, po zwycięstwie na gali Babilonie Mama 21, witamy serdecznie i gratulujemy. Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Słuchaj, no dużo w tej stójce było, a tutaj jest skrętóweczka. No, troszkę się zdziwiłem w sumie, bo ja tak, trener Grzegorz Chałubiński powiedział, żebym poczekał troszkę na inicjatywę Piotrka, tym bardziej, że naprawdę ten pierwszy lewy chyba doszedł do mnie. I już od razu mnie gdzieś tam otrzeźwił, żeby się ogarnąć. No i po prostu zdziwiłem się troszkę, że tak poszedł, bo od razu się wbił we mnie, bo myślałem, że troszkę się pobijemy w tej stójce. Parę razy go tam kopnąłem, ogólnie fajnie te low kicki wchodziły, ale nie były przygotowane, nie byłem z tego zadowolony w ogóle. Myślałem, że jakoś tam nie zrobiły wrażenia. No ale Piotrek poszedł gdzieś tam po to obalenie, troszkę mnie to zaskoczyło. No i myślę, że tam niedużo zabrakło w tej gilotynie. No i fajnie, że tak w sumie to wszystko się skończyło. Spary oktopusowe zrobiły robotę. Jak oktopus, no to poddania. Oczywiście, że tak. No troszkę tak po cichu liczyłem na to, że jak to się mówi, płacz na treningu, śmiej się podczas walki. I no na treningu naprawdę nie miałem taryfy ulgowej, tak naprawdę każdy mnie tam mielił. To jest naprawdę topowy klub, myślę, że jeden teraz z wychodzących na czołówkę w Polsce. No i po prostu... Nie wiem teraz z głowy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy wygrałem może jakikolwiek tam sparring w Oktopusie na treningach i no dzięki temu wydaje mi się, że to mnie tam gdzieś umocniło i tak to wyglądało. Bartek, jak mocno się zmęczyła ta gilotyna, bo czy to było tak, że na początku walki po prostu byłeś świeży i nie czułeś zmęczenia tą gilotyną, trzymałeś dość mocno, ale nie udało się tam do końca dodusić? Właśnie bardziej chciałem postawić na to, żeby go gdzieś tam techniką zmęczyć, poddusić, bo jak trzymałem tą gilotynę, To trener Dawid Pepłowski krzyczał high elbow, żebym zarzucił po prostu łokieć mu na plecy i gdzieś tam czułem, że on ten kark miał naprawdę silny i mi się zaczął pracować, dlatego odkręciłem go do klatki i chciałem po prostu go rozprostować na tej klatce, żeby go poddusić samą techniką, samym ciałem i nie chciałem właśnie dlatego ciągnąć mocno tych rąk. Gdzieś tam poszedł na mnie, ja wiedziałem, żeby od razu gdzieś tam się odkręcić. Niestety no w tym dosiadzie gdzieś tutaj zabrakło tego biodra, żeby wejść na niego i się zsunął. Także no gdzieś tam nie czułem, że mi się spompował mocno tą gilotyną i no i po prostu zachowałem spokój. No i jak to się mówi, wesołych świąt, jedziemy dalej, nie? Bo to jest jednak akcja taka kończąca, którą zaryzykowałem. Czułem, że harczał, słyszałem, że harczał. Tutaj trener mówił, że jest blisko. No i no niestety nie pykło i poszedłem dalej. Całego jego rekordu nie pamiętam, ale jak rzucałem okiem przed ważeniem, to jestem prawie przekonany, że byłeś największym wyzwaniem w jego karierze. Odwrotnie nie możemy tego powiedzieć, więc jakie plany teraz? Trzymasz ten poziom rywali, czy podnosimy poprzeczkę i wracamy może do Roberta? No stopniowo podnosimy poprzeczkę, myślę, że tam też w klatce gdzieś tam wypowiedziałem się na temat jakichś tam rywali, których mam na oku, bo myślę, że teraz poprowadzimy tą moją karierę tak stopniowo. Z Robertem mam dobry kontakt, Maciejowskim, myślę, że to starcie ani mi, ani jemu gdzieś tam nie da nic na ten moment i po prostu ja gdzieś tam celuję w to zejście do kategorii 77. Nawet już tam się umawiałem z Robertem, że będziemy sobie pomagać w przygotowaniach, bo naprawdę to jest bardzo fajny chłopak. No i ja po prostu jakoś tak nie wierzę w rewanże, tym bardziej, że mamy bardzo dużą ilość zawodników, z którymi się można mierzyć i no po prostu gdzieś tam na to wygląda, że mi nie leżał wtedy i nie było mi dane z nim wygrać i koko jumbo i do przodu. Czyli zobaczymy to 7-7? No zobaczymy, no ja ogólnie teraz jestem pod opieką Marka Fischera, tak jak już mówiłem wczoraj. Czuję się świetnie, myślę, że nie było chamstwa na ładowaniu. Gdzieś tam byliśmy cały czas z Pawłem profesjonalistami, bo razem robiliśmy gdzieś tą wagę, razem się z Pawłem Pawlakiem oczywiście w pokoju ładowaliśmy jedzeniem, także no myślę, że tutaj profesjonalizm został zachowany. Ja też wreszcie zrozumiałem, że trzeba grać takimi kartami, jakie się ma i skoro mam taki metabolizm, to po prostu od poniedziałku ruszam znowu z dietą. Tutaj pozdrawiam catering dietetyczny The Kitchen z Łodzi, który zadba o to, żebym się tam nie pofrunął z wodzami. No i po prostu jedziemy dalej, no tutaj fajna walka, szybkie skończenie, nic mi nie jest i nie ma co teraz tutaj się cieszyć, nie wiadomo czym, no jedziemy dalej. Czy to będzie organizacja Babilon, czy jakaś ewentualnie inna, jakie teraz tam pomysły? Ja jestem ogólnie otwarty na różne propozycje, ja jestem gdzieś tam tak bardziej ambicjonalnie nastawiony na zagranicę. Nie po to mi Bozia dała płynny angielski, żebym tutaj tylko w Polsce się realizował. Sądzę, że gdzieś tam ten rynek zagraniczny też mnie bardzo może rozwinąć. No i po prostu rozmawiałem tutaj już z właścicielem federacji, Tomkiem Babilońskim i mówiłem, że dziękuję właśnie za szansę pokazania się z tej lepszej strony, bo no ten zeszły rok to była po prostu tragedia. No ale nie może cały czas być pochmurno i padać deszcz, nie?
To zapytam, przepraszam, ja tylko ci przerwę, bo wiem do czego ty dążyłeś. Kontrakt ci skończył, bo tu każdy nam przychodzi i ogłasza, że skończył kontrakt. Ja tam nie wiem, ja kontraktów... A menadżera nie ma? Mój menadżer się zajmuje tymi sprawami. Artur, gdzie jesteś, bo tu mnie pytają o trudne rzeczy. Ja nie wiem, czy mogę mówić o takich sprawach, no ale gdzieś tam czekamy na propozycje, czekamy na różne wydarzenia i jakieś tam telefony do Artura. Zapraszam się zgłaszać. Dziękujemy, gratulujemy. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru, bądźcie zdrowi. Dziękuję bardzo.